Samodzielny publiczny wojewódzki szpital chirurgii urazowej w Piekarach Śląskich zorganizował akcję pod hasłem Wczesne rozpoznanie, lepsze rokowanie. Piekarska urazówka zaproponowała bezpłatny panel badań przesiewowych dla 200 piekarzan. Akcja miała na celu propagowanie wykonywania badań przesiewowych, które w Polsce nadal nie są częstą praktyką. W Polsce nie ma przyzwyczajenia wśród pacjentów o dbałość i monitorowanie swojego stanu zdrowia. Zanika dobry obyczaj badań corocznych, tak zwanych przesiewowych, które stanowią jakby podstawę do dalszej diagnostyki lub rozszerzenia panelu badań. Pacjenci czekają na zlecenia od lekarzy, których często nie otrzymują i muszą iść te badania robić prywatnie. Nie każdego na to stać, więc stąd potrzeba takich akcji, stąd to naprawdę duże zainteresowanie. W ramach akcji wykonywano przede wszystkim morfologię z rozmazem, czyli podstawowe badanie, które stanowi olbrzymie źródło wiedzy o stanie zdrowia pacjenta. Może nam powiedzieć o toczącym się stanie zapalnym, o schorzeniach tarczycy przy niedokrwistości, o anemii z niedoboru żelaza, której w Polsce u kobiet jest bardzo częstym zjawiskiem. Dodatkowym badaniem była glukoza u nas, która pozwala oceniać gospodarkę węglowodanową. Akcja piekarskiej urazówki okazała się olbrzymim sukcesem. Badania cieszyły się popularnością. Są to badania bezpłatne. Wydaje mi się, że tutaj dodatkowo cieszyły się takim zainteresowaniem, bo są w bardzo dobrym ośrodku. Szpital jest szpitalem, który ma pierwsze miejsce w rankingach w szpitalach urazowych w Polsce. Nasz pan dyrektor jest menadżerem roku rynku zdrowia, więc myślę sobie, że pacjent przychodzi i jest bezpieczny. Niezwykle istotne jest również to, że pobrany materiał został na miejscu zbadany i nie trzeba go było transportować. Pacjenci bardzo chwalili sobie akcję zorganizowaną przez piekarski szpital pod honorowym patronatem prezydenta Piekar Śląskich. Ja się bardzo cieszę, bo ja mam małą emeryturę, nie? A prywatnie czasem muszę iść, nie? I mnie to idzie na rękę. Bardzo tu się cieszę, że mogę sobie zrobić takie badanie. Bardzo dobra, super, bardziej żeby było dalej kontynuowane. Oczywiście, że tak. Powinna najwięcej ludzi nagłośnić to, żeśmy w gazecie akurat przeczytali w dzienniku. I powinni ludzie chodzić. Piekary Śląskie wychodzą naprzeciw potrzebom pacjentów. Akcja piekarskiej urazówki tylko potwierdza fakt, że lepiej zapobiegać jest niż leczyć.